Dzisiejszą galę poprowadzi dziennikarz, historyk i youtuber. Przed Państwem Radosław Kotarski. Dobry wieczór Państwu. To jest realnie ogromna przyjemność i wielki zaszczyt mieć możliwość prowadzenia wydarzenia, które jeszcze swoją historią dotyka czasów już no niestety minionych i pięknych, bo dwudziestolecie międzywojennego i wtedy Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy no, była przekazywana wielkim tego świata, na przykład Władysławowi Mickiewiczowi czy Leopoldowi Staffowi, ale co być może znacznie ważniejsze. Na tej scenie dzisiaj, macie Państwo na to moje słowo, będziemy gościli równie wielkich, tyle że już współczesnych. Muzycznie powitał Państwa legendarny i genialny Janusz Tylman, wielkie brawa. I mający przed sobą świetlaną przyszłość duet Kejlia i Darni, również wielkie brawa. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami. Witam gorąco wszystkich. Szczególnie chciałbym powitać Panią Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Panią Hannę Gronkiewicz-Walc. Także Przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Panią Ewę Malinowską-Grupińską. Również witamy, dziękujemy, że Pani z nami jest. I Panią Senator, Panią Barbarę Borys-Damięcką, również wielkie brawa. Witamy wszystkich. I w obecnej formie Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy jest przyznawana od 2008 roku. W związku z tym będziemy już cieszyli się dziesięcioleciem tej nagrody. I w związku z tym również przygotowaliśmy dla Państwa parę materiałów filmowych, które nieco tajemnice i kulisy tej nagrody przed Państwem odkryją. I teraz pora rozpocząć od takiego pytania fundamentalnego. Jak tak naprawdę wszystko to się zaczęło? Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy była przyznawana od 1926 roku. Pierwszą nagrodę otrzymał Władysław Mickiewicz, syn Adama Mickiewicza, ostatnią w 1938 roku Leopold Staff. Była to jedna z najważniejszych nagród przyznawanych w przedwojennej Polsce, zaraz po Nagrodzie Państwowej. Ta idea, że Nagroda Literacka, która istniała w okresie międzywojennym, powinna być przywrócona, gdzieś była w powietrzu. Uznaliśmy, że pomysł jest świetny, no i że trzeba próbować to zrobić. Entuzjastycznie ten pomysł podchwyciła pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc. No i udało nam się jakoś zdobyć pieniądze. Czasy wtedy jeszcze były nie najgorsze. Na pewno najgłębiej zapadła mi w serce edycja pierwsza. Ten pierwszy laureat, nie budził żadnych wątpliwości. Zresztą w moim przekonaniu najwybitniejszy twórca drugiej połowy ubiegłego wieku. Pan Tadeusz Konwicki i to jak odbierał tę nagrodę, z jaką pogodą, z jakim ciepłem komentował. Myśmy byli tak chyba wtedy też uradowani, że ta nagroda została odzyskana dla Warszawy i on był uradowany, że został pierwszym po reaktywowaniu tej nagrody laureatem. Ja zapamiętałam taką ogromną radość z tej nagrody. Warszawska Nagroda Literacka jest jednym ze wspanialszych hołdów, którą możemy złożyć literaturze i autorom żyjącym w Warszawie. Wydaje się więc, że miasto, które nie szanuje swoich autorów, swoich tekstów, nie ma przyszłości. Niezwykle zatem się cieszę, że Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy jest wręczana jubileuszowo, 10. raz, mając za sobą wspaniałą, długą historię przedwojenną. Wierzę, że będzie się rozwijała razem z naszym stolicą. Dziękujemy. Taka niepisana zasada wielkich wydarzeń mówi o tym, że one powinny zostać oficjalnie otwarte. W związku z tym uczyńmy zadość takiej niepisanej regule. Dlatego na scenę zapraszam uprzejmie panią przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy, panią Ewę Malinowską-Grupińską. Wielkie brawa. Zapraszam. Scena jest pani. Bardzo.
Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja się strasznie cieszę, że to 10. raz spotykamy się nie na tej sali, bo te uroczystości się odbywały w różnych miejscach. Chciałabym z tego dzisiaj miejsca bardzo, bardzo serdecznie Państwa powitać, ponieważ myślę, że wszyscy żyjemy w świecie książki. I naprawdę wierzyć mi się nie chce, że to już 10. raz. Ale dzięki czytaniu czas płynie raz szybciej, raz wolniej. W związku z tym nieraz mamy prawo stracić orientację. Ale skoro udało nam się wszystkim dożyć do tego pięknego jubileuszu, bo to już jest naprawdę porządny jubileusz, to chciałabym przede wszystkim bardzo pogratulować wszystkim, przede wszystkim wszystkim laureatom, którzy ofiarowali nam tyle wspaniałych książek przez te 10 lat. Chciałabym przeprosić tych, których żeśmy może nie dostrzegli i odpowiedzieć w imieniu jury, że będziemy starać się na przyszłość dostrzegać ich trud, ponieważ każdy, kto pisze książkę, zasługuje na to, żeby go dostrzec. Proszę Państwa, życzę Państwu, jak życzyłby sobie tego pewien Smok Gustaw, corocznego przydziału 100 tysięcy landrynek cytrynowych. Pozwolę sobie tutaj jednak nawiązać do książek nagrodzonych przez jurorów, bajkowego ubezpieczenia zdrowotnego ze szczególnym uwzględnieniem opieki stomatologicznej oraz czasów zagranicznych, na przykład w Bajkonii. Chcę podziękować bardzo mocno wszystkim tym, którzy się przyczynili do sukcesu tej nagrody. I obok autorów, których będę wymieniała zawsze na pierwszym miejscu, bez autorów, bez pisarzy książka nie istnieje. Ale bardzo, bardzo chciałabym podziękować. Dzisiaj będzie dużo podziękować, bo to jest 10. edycja, więc jednak jest specjalny dzień. Bardzo chciałabym podziękować jurorom, ponieważ to oni przez cały rok czytają, przeglądają, sprawdzają naprawdę ogromne ilości książek. Co roku zgłoszeń do Nagrody Literackiej mamy coraz więcej i więcej. To też świadczy o prestiżu tej nagrody. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Chciałabym przypomnieć, że pierwszym przewodniczącym jury był Andrzej Z. Makowiecki, a obecnym jest Janusz Drzewucki. Bardzo bym chciała podziękować wszystkim pracownikom Biura Kultury. Wasza praca jest nieraz mniej widoczna, ale gdyby nie ona, to nie cieszylibyśmy się tak tą nagrodą i jej obchodami. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też kolejnym dzielnym sekretarzom tej nagrody, którzy niejednokrotnie niczym skromny Giermek, Hipolit, bohater bajki o tym, jak błędny rycerz nie uratował królewny, a smok przeszedł na wegetarianizm Łukasza Olszackiego, wchodzili w buty błędnego rycerza, by zawalczyć o czytelnictwo, propagując w mediach nominowane do nagrody książki. Niestety, nie wszyscy ci, którzy byli związani z nagrodą, są dzisiaj z nami. Chciałabym tutaj wspomnieć zmarłego w zeszłym roku Tadeusza Mściwoja Górnego, który był pierwszym sekretarzem tej nagrody. Mam nadzieję, że w tej chwili spogląda na nas i słucha tego, co mówimy, i kolekcjonuje kolejne anegdoty, z których był słynny. I mam nadzieję, że kiedy się spotkamy, to będziemy mogli o tym porozmawiać, co działo się w czasie kolejnych edycji Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Jestem pewna, że Tadeusz wszystkie te anegdoty zbiera bardzo, bardzo skrupulatnie. Od 3 lat naszemu jury rozważnie sekretarzuje Karolina Głowacka. Bardzo dziękuję Ci, Karolino. Bardzo przepraszam, ale tutaj wtrącę coś, ponieważ dzisiaj jest specjalny dzień dla Karoliny. Dzisiaj, proszę Państwa, wychodzi pierwsza książka, której Karolina jest autorką. Książka ta nie będzie mogła być nigdy nominowana do Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, ponieważ jest to książka bardzo poważna i popularno-naukowa.
I Karolina napisała ją wraz z profesorem Jean-Pierre'em Lasotą. To jest naprawdę świetna książka, bo ja już ją zaczęłam czytać. Wczoraj byłam na spotkaniu promocyjnym, które było bardzo interesujące. Książka jest kawałem naprawdę książki. To jest duży Bóg. Karolino, witamy po drugiej stronie lustra. Proszę Państwa, chyba nie powinno się takiego przemówienia powiedzieć, w ogóle nie cytując jakiegoś wielkiego pisarza, więc ja też to zrobię. Chciałabym zacytować Sándora Maroya i zakończę moje wystąpienie jego słowami, które wielokrotnie przychodzą mi na myśl, to prawdę mówiąc, im jestem starsza, tym częściej. On powiedział tak, nie wystarczy czytać. Rzeczą ważniejszą jest czytać ponownie i nie tylko książkę, którą pamiętamy jak przez mgłę, albo której za pierwszym czytaniem nie zrozumieliśmy w pełni. Należy ponownie przeczytać każde zdanie, każdy rzeczownik i czasownik, a także przydawkę, która w książce coś definitywnie określa. Bo czego chce książka? Abyśmy ją zrozumieli. Ale coś takiego następuje powoli. Nieomal tak wolno i w sposób tak skomplikowany jak w życiu. Małżonkowie potrzebują niekiedy dziesięcioleci, nim wreszcie jedno zdoła zrozumieć drugie. Książki to także trudni znajomi. Proszę Państwa, życzę Państwu wiele kontaktów z tymi wspaniałymi, trudnymi znajomymi. Bardzo uprzejmie dziękujemy Pani Przewodnicząca. To były też bardzo ważne słowa, dlatego że chcielibyśmy, czy byśmy nie chcieli, ale tych nagród literackich nie będzie zarówno bez autorów, jak i bez jurorów, dlatego pozwolicie Państwo, że jeszcze raz oddam im cześć. Wrócę nieco myślami do 2008 roku, gdy już po reaktywacji Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy składała się z jury wytypowanego przez panią prezydent, przez członków Rady Miasta Warszawy. I faktycznie, rzeczywiście w tamtym czasie większość to akademicy z Uniwersytetu Warszawskiego, głównie z Wydziału Polonistyki i tak jak pani przewodnicząca wspomniała, sekretarzem był nieżyjący już Tadeusz Górny, a jurorami byli między innymi panowie Andrzej Kowalczyk, Grzegorz Leszczyński, Tomasz Wroczyński, przewodniczącym został pan profesor Andrzej Makowiecki, a w tym roku już po raz drugi w historii naszego konkursu obradom przewodniczył pan Janusz Drzewucki. Podproszę o brawa. Panie Januszu, proszę nam się pokazać, dlatego że szacunek dla Państwa pracy jest przez nas wszystkich doceniany, ale w skład jury wchodzą również pani profesor Grażyna Borkowska. Wielkie brawa również. Pani Joanna Kulmowa. Dziękujemy, że jest pani z nami. Wielkie brawa również. Pani Anna Romaniuk. Pan Krzysztof Masłoń, pan Rafał Skąpski, a sekretarzem jest pani Karolina Głowacka. Jeszcze raz gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie. I faktycznie, skoro mowa o jury, to bardzo często laureaci wielu nagród, nie tylko nagród literackich, zadają sobie takie sakramentalne pytanie, dlaczego ja? Dlaczego to ja zostałem wybrany albo wybrana? Albo co gorsza pytanie, dlaczego to nie ja? I teraz bardzo często bywa tak, że te obrady jury są gorące, często owiane taką mgiełką tajemniczości, ale biorąc pod uwagę, że mamy dziesięciolecie naszej nagrody, w związku z tym pozwoliliśmy sobie nieco zajrzeć za kulisy. W związku z tym poznajmy nieco więcej sekretów obrad jury właśnie. Każda nagroda literacka w Polsce to jest konkretny wkład danego środowiska dla kultury. Nie, nagrody dla poetów są czymś bardzo pięknym. Tak bym powiedziała, że to jest piękne, bo to jest taki moment, kiedy nagradza się coś szalenie ulotnego, coś z zupełnie innej przestrzeni. To jako jedna z niewielu, albo w ogóle jedyna nagroda literacka w Polsce, równie poważnie traktuje literaturę dla dzieci, jak i literaturę dla dorosłych. Dla mnie autora piszącego dla dzieci to jest szczególnie istotne. Mam wrażenie, że ona jest niesłychanie obiektywna. Powiedziałbym, że jest czysta jak łza. To jest nagroda,
w tym roku przyznawana po raz 10, której werdykty nie były nigdy podważane. Rzeczywiście wydaje mi się, że nasi jurorzy wykonują ogromną pracę i wybierają fantastyczne książki i fantastycznych twórców. Każdy z nas, każdy z jurorów podczas tych prac przeżywa własną przygodę. Krótko mówiąc, szuka arcydzieła nieznanego, szuka książki, z którą się zaprzyjaźni do końca życia. Obrady źli były oczywiście tajne, więc ja nie miałem do nich dostępu i nie wiem, cóż tam się działo. Wiem tylko z opowiadań, że były to spotkania wyjątkowo niekiedy burzliwe. Przyszłam, to się bałam wszystkich, bo nie znałam nikogo, tam sami bardzo poważni redaktorzy, ale potem nastąpiło porozumienie, mimo że były momenty, kiedy kłóciliśmy się za żarcie. Każdy z członków jury ma swoje zapatrywania na literaturę, ma swoją hierarchię literackich wartości. Nic więc dziwnego, że podczas tych obrad spieramy się, czasami nawet kłócimy, ale koniec końców dogadujemy się. Koniec końców stawiamy na te, a nie inne książki, bo też sobie nawzajem ufamy. Jestem niesforna i jak mówię nie, to mówię nie. Czasem mi przykro. Zresztą, słuchajcie, jak się ma te 100 lat, to już człowiek ma prawo mieć trochę uporu w sobie, nie? Bardzo dziękujemy. Wybaczcie mi Państwo, ale nie mogę się powstrzymać, aby już nie zacząć trochę stopniować napięcie. Czas poznać laureatów w naszej pierwszej kategorii, którą jest... Kategoria proza. No właśnie. I teraz jako historyk nie mogę sobie odmówić przyjemności, aby nieco nawiązać do tej kategorii, dlatego że w momencie, gdy zastanawiamy się, czym jest proza, skąd się wzięło i co właściwie oznacza to słowo, to musimy cofnąć się do czasów starożytnych, kiedy prosa oratio to nic innego jak takie przemówienie, bardzo tak naprawdę trywialne w dużej mierze. Twierdzono, że bezpośrednio możemy tą nazwę tłumaczyć jako takie przemówienie, jak pokazuje na załączonym obrazku, które wygłasza się stojąc nogami na ziemi, w przeciwieństwie do na przykład jakiegoś przemówienia, które mogło być wykonywane i perorowane z wierzchowca. Ale niestety te piękne początki prozy i słowa, które do dzisiaj ją opisuje, zostały w pewien sposób zaprzepaszczone przez całą długą historię, kiedy proza kojarzyła się raczej źle. To znaczy, była to w tamtym czasie gdzieś jakaś taka opowieść trochę wyprana z formy, bez ozdobników, w pewien sposób uboga. Na całe szczęście nasi ubiegłoroczni laureaci i jeszcze wcześniejszych edycji udowadniają, że ta starożytna definicja w żaden sposób nie do czasów dzisiejszych już się nie odnosi i nie mógłbym sobie odmówić przyjemności, aby nie przypomnieć laureatów z ubiegłych lat. I w 2011 roku był to Eustachy Rylski, w 2012 roku Jarosław Mikołajewski, w 2013 roku Kazimierz Orłoś, w 2014 roku Ignacy Karpowicz, w 2015 roku Andrzej Stasiuk, w 2016 roku Anna Janko. I za moment poznamy nominowanych w pierwszej kategorii i fragmenty książek w tym roku będą czytali aktorzy Teatru Studio. I ta pierwsza kategoria zostanie nam przybliżona przez Marcina Bosaka, który w odróżnieniu od tej starożytnej definicji tym razem będzie siedział. Nominowani. Inna od siebie. Autorka. Brygida Helbig, wydawnictwo WAB, Warszawa 2016. Kto ją gdzieś przypadkowo zobaczy, a ma odrobinę intuicji, ten już wie. Ta kobieta dokona czegoś wielkiego albo zginie. Na pewno nie cofnie się przed niczym. Jest królową życia. Ma lat 18, publikuje, inspiruje innych, wie czego chce. Chce podbić świat, przeżyć szał,
i choćby polec przy tym. Jest bezkompromisowa, prze do przodu jak huragan. Chce intensywnych doświadczeń, poić się ogniem, gorzeć, spalać. Chce zapomnieć. Galicjanie. Autor Stanisław Aleksander Nowak. Wydawnictwo WAB. Warszawa 2016. Woda we Wisłoku jest z brzegu przezroczysta, a dalej mętna. Wszystkie ludzie jednozgodnie opiniują, że jej lewa strona jest biała, podobna na nice gumowych pantofli, ale co do farby samej wody zdania są podzielone. Powiadają, że zarywa ona do wojackiego szynela. Tymczasem Wisłok, jak każde stworzenie, przybiera barwy ochronne. Rozmaite. W dzień wichrzysty jest ziemisto-szklany i zbrużdżony jak spokładane pole. W robotny dzień szary, a przy słonecznej niedzieli dlaczegoś niebieściuchny, pokryty złotą siatką łagodnie falującą na burtach łódek i filarach mostów. Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy. Autorka Aneta Prymaka-Oniszk. Wydawnictwo Czarny. Wołowiec 2016. Wyjazd. Choć może to ucieczka. Wozy. Całe morze wozów. Jadą w kilka rzędów. Tarasują wszystkie drogi. Ciągną do Rosji. Do Rosji, tak zawsze mówili. Potem jest step. Na horyzoncie majaczą ośnieżone szczyty. To Kaukaz. Bieżeństwo. Tak babcia i wszyscy wokół nazywają ten czas. Musi być ważny, skoro ich historia świata dzieli się na przedbieżeństwem i pobieżeństwie. Bardzo dziękujemy. To jest ten moment, kiedy no już dzielą nas właściwie minuty, jeśli nawet nie mniej, od poznania laureata w kategorii proza. A o ogłoszenie wyniku proszę jurora konkursu, pana Krzysztofa Masłonia. Zapraszam serdecznie. Wielkie brawa. Mam zaszczyt poinformować, że jury Warszawskiej Nagrody Literackiej w dziedzinie prozy postanowiło w tym roku uhonorować Stanisława Aleksandra Nowaka za powieść Galicjanie. Wielkie brawa. Zapraszamy na scenę. Zapraszam także panią Paulinę Panek z wydawnictwa WAB. Jest pani z nami. Zapraszam serdecznie również naszych laureatów. To jest państwa moment. Wielkie brawa, szanowni państwo. Nagrody już czekają. Bardzo proszę o wręczenie nagród. Proszę, zapraszam. To już za moment zapraszam państwa na środek. Proszę bardzo, podejście państwo nieco bliżej, tak żeby też nasi fotoreporterzy mogli uchwycić ten ważny moment. Bardzo proszę. Pani Paulina, zapraszamy też po odbiór. Zapraszamy pani Paulina, proszę bardzo. Rola wydawcy też jest niezwykle ważna. Nie zapominamy o wydawcach także w czasie naszych nagród. A naszych laureatów bardzo proszę o uzasadnienie wyboru, a naszych laureatów bardzo proszę o wysłuchanie paru na pewno ciepłych słów. Na pewno. Jury Warszawskiej Nagrody Literackiej w dziedzinie prozy uhonorowało w tym roku książkę absolutnie wyjątkową. Niezwyczajny jest bowiem ten liczący bez mała 1000 stron
debiut powieściowy, nad którym autor pracował lat 8. Tworząc epopeję podkarpackiego chłopstwa, opowiadając o losach tej zbiorowości na przestrzeni ponad 100 lat, między rokiem 1812 a 1915, na przykładzie wsi Zaborów w gminie Czudec, wsi leżącej 25 km od Rzeszowa. To, co się stało później, zasygnalizowane zostało w epilogu powieści sięgającym 11 listopada 1918 roku i narodzin niepodległej Polski, co oznaczało otwarcie, że powtórzę za autorem słowa Apokalipsy świętego Jana innej księgi. W bezpowrotną przeszłość odszedł natomiast świat przedstawiony w Galicjanach, jego dzieje, ale i legenda, i mitologia. Powieść Stanisława Nowaka jest bardzo mocno osadzona w historii, oglądanej oczami bohatera, Chynka kończy świata, jego krewniaków i sąsiadów, historii niejednoznacznej, trudnej, często tragicznej, znaczonej polskimi powstaniami listopadowym i styczniowym, bynajmniej nieakceptowanymi, niewspieranymi przez tytułowych Galicjan, których dochodzenie do polskości odbywało się na nadzwyczaj wyboistych drogach, gdzie trzeba było zmierzyć się z konsekwencjami rabacji, okrutnych rzezi, po części prowokowanych i wspieranych przez zaborcę austriackiego, tego rzekomo łagodnego, rzekomo spolegliwego. Ta wielka powieść, w której próżno szukalibyśmy na 1000 stron jednego zbędnego zdania, napisana została po części wymyślonym przez autora językiem, bo nie mamy tu do czynienia z prostym uwspółcześnieniem tamtejszej gwary. Bohaterowie Nowaka dążą do samoświadomości narodowej i społecznej, wolności, choćby ograniczonej, ale i do zapanowania nad żywiołem języka w mowie i w piśmie. Ten ostatni, język pisany, jest tu szczególnie istotny. Większość Galicjan to wszak analfabeci, którzy widzą jednak, że mądrzy ludzie piszą. Wierzą więc, że życie to pismo, a gdy znasz pismo, to ono ciebie unieśmiertelni. Ale rzeczywistość okazuje się bardziej skomplikowana, bo pismo, jak się okazuje, sprowadzić może na posługującego się nim nieszczęście i przyczynić się do jego zguby. Powieść Stanisława Nowaka każdym swoim słowem potwierdza jednak, że literatura, choć potrafi nieść ze sobą niebezpieczeństwa, przynosi także wielkie radości, niezwykłe przeżycia, prawdziwe olśnienia. Mnie Galicjanie pokrzepili, wzmacniając nazbyt często gasnącą wiarę, a są po temu powody, w literaturę mądrą, w literaturę prawdziwą. Bardzo, bardzo dziękuję panu Nowakowi. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Prosimy o zabranie głosu naszych laureatów. Bardzo prosimy. Parę słów. To dla nas też ważne, żeby usłyszeć coś także od laureatów. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Myślę, że jest to przede wszystkim nie tylko mój sukces, ale też sukces wydawnictwa WAB, które nie bało się pójść pod prąd. Pisać taką książkę jest oczywiście, czy próbować pisać jest, wymaga odwagi, ale wydać ją wymaga jeszcze większej odwagi. Myślę, że jeżeli człowiek kocha to, co robi, to 8 lat to nie jest długi okres. Mam taką swoją definicję literatury. Poznaję po tym, czy coś mi wychodzi, czy nie. Znaczy, z dobrymi książkami jest chyba tak, że kiedy się je kończy, to człowiek żałuje, że się skończyło. Nie bardzo wiem, co jeszcze powiedzieć. Może tylko tyle, że chyba nie ma takiej kategoria prozy. Proza jest chyba troszeczkę sztuczną kategorią, dlatego że
wszystkie książki są dla dzieci, dla tych małych i dla dużych. Każdy pisarz powinien w sobie pielęgnować dziecko. Mój zmarły ojciec, kiedyś zapytałem go, kiedy byłem małym chłopcem, kim on chciał być, kiedy był małym, kiedy dorośnie. I tata odpowiedział: dzieckiem. I myślę, że był bardzo mądrym człowiekiem, a ja, pisząc Galicja, pisałem tę książkę dla swojej rodziny też, dla swojej córki, wnuków. I oczywiście chciałem, marzyłem o tym, żeby wydać. Nie sądziłem, że zostanę tutaj na scenie Teatru Studio, że książka odniesie taki dla mnie oszałamiający sukces. Myślę, że było warto. Dziękuję. Wielkie brawa. Bardzo dziękujemy. I bardzo Państwu dziękujemy. To była ogromna przyjemność. Dziękuję w takim razie. Proszę spokojnie cieszyć się nagrodami i zostać razem z nami. Dziękujemy raz jeszcze. To jest i tak naprawdę ogromny przykład tego, że wehikuł czasu istnieje, że można spokojnie wieczorem przenieść się w czasie i w przestrzeni do rzeczywistości XIX-wiecznej Galicji, do czasów w pewien sposób pięknych, ale z drugiej strony trudnych, i ogromna przyjemność i także zaszczyt móc obcować i przebywać w bliskiej odległości ludzi, którzy przywracają nam te wspaniałe czasy. Natomiast skoro już tę prozę troszeczkę na bok zostawiliśmy, to czas poznać laureata drugiej kategorii, kategorii, która przez całe wieki prozie była przeciwstawiana, a chodzi o... Kategoria poezja. No właśnie, mamy to ogromne szczęście, że nasi wspaniali artyści na czele z genialnym Januszem Tylmanem, jeszcze raz dziękujemy, że możemy być naprawdę, to nic nie przesadzam, naprawdę, autentycznie, że nasi genialni artyści umilają nam to spotkanie, dlatego że skoro jesteśmy na gruncie poezji, na gruncie liryki, to setki lat temu żaden jakiś wieczorek literacki czy jakiekolwiek spotkanie z poezją nie mogłoby odbyć się bez udziału muzyki. Pamiętajmy, że sama nazwa liryka nawiązuje bezpośrednio do liry, do tego starożytnego jeszcze instrumentu. Dlatego faktycznie zestawienie jednego i drugiego jak najbardziej adekwatne, a w pewien sposób obowiązkowe. I tak teraz nieco wzięło mnie na takie refleksyjne myślenie, jak wspaniale przy akompaniamencie liry na przykład musiałaby brzmieć poezja naszych już przeszłych laureatów. Przypomnijmy ich, bo warto. W 2008 roku pani Julia Hartwig, w 2009 roku Anna Piwkowska, w 2010 roku Ryszard Przybylski, w 2011 roku Jarosław Mikołajewski, w 2012 roku Jacek Łukasiewicz, w 2013 roku Krzysztof Karasek, w 2014 roku Tadeusz Dąbrowski, w 2015 roku Urszula Kozioł i w 2016 roku Piotr Matywiecki. I za moment poznamy nominowanych właśnie w kategorii poezja, a fragmenty poezji zaprezentuje Dorota Landowska. Zapraszam do wysłuchania. Nominowani. Skok w dal. Autor Jerzy Kronhold. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2016. Stoisz za moimi plecami. Wiem to, że gdybym się szybko odwrócił, zostawiłabyś dar na podłodze. Małą kroplę rozpuszczonego śniegu. Za moimi plecami szept. Lasy wspomnień cicho płonące. Jak gitara dla kogoś, kto próbuje dotknąć strun pustki. Raptularz. Autor Adrian Sinkowski. Biblioteka Toposu. Sopot
2016. Jaka to była z białą obwolutą i złotą na nieszczęście czcionką w stylu retro powieść? O czym? Kto ją kupił? Czy bohaterka z pewnością słaba radzi, a może nie radzi sobie z presją wokół niej? Połóż się z nią bez słów sprzeciwu. 7 godzin. Wagon otwiera się i rzuca nam spojrzenia. Z każdą spędzoną w nim chwilą nabrzmiewa, syczy. Koszalin, Tczew, Mława. Z peronu? Karenina? W dół? Z głośników radzą trzymać bilet pod ręką. Minuta do końca. Ściszone nagle życie. Autor Dariusz Suska. Wydawnictwo Znak. Kraków 2016. Zdarza się, że zmarli koledzy mijają mnie na ulicy, choć coraz bardziej znikają. Nie jestem w ich sytuacji, ale lubię chodzić po mieście, którego nie ma po placach, których nie rozpoznaję. To musi być miasto z przeszłości, z liczb pierwszych, którymi byliśmy, kiedy słońcu rzucaliśmy cienie najdłuższe z możliwych. Troszeczkę wprowadziliśmy Państwa w taki liryczny nastrój, mam nadzieję. W związku z tym czas odsłonić karty, a o przedstawienie laureata i wręczenie nagrody poproszę panią profesor Grażynę Borkowską. Zapraszam serdecznie na scenę. Wielkie brawa, pani profesor. Duża odpowiedzialność, bez pani się to nie odbędzie. Proszę bardzo. Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, mimo mego uwielbienia dla powieści, dla prozy, bardzo się cieszę, że mogę ogłosić zwycięzcę w kategorii poezji, która jest taką niekoronowaną, wymagającą królową literatury. Decyzją jury laureatem nagrody został Jerzy Kronholt za tomik Skok w dal. Wielkie brawa, zapraszamy na scenę. Zapraszamy na scenę laureata w towarzystwie pana Marcina Baniaka, dyrektora działu promocji wydawnictwa literackiego. Zapraszamy serdecznie. Bardzo proszę o brawa, to jest duży moment dla obu panów, w pełni zasłużone, w związku z tym zapraszamy do nas nieco bliżej. Nagrody już na panów czekają. Uzasadnienie. Proszę państwa, z największą przyjemnością powiem naprawdę parę słów o tej wspaniałej poezji. Chciałabym dorównać kondensacją i sensownością tej laudacji tym wspaniałym wierszom. Sportowca, a każdy z nas jest takim niedoskonałym sportowcem. Kogoś, kto ląduje w ziemi, choć wydawało mu się, że przeskoczy Atlantyk. W zmaganiach z życiem i śmiercią nie mamy wielkich szans.
nie odniesiemy żadnego zwycięstwa, ale możemy doznać niedoskonałej radości życia, którą jednak zawsze dostrzegamy ex post, z perspektywy minionego, zawsze w czasie przeszłym dokonanym. Szczęście w poezji Jerzego Kronholda nie ma swego języka. Jest uwikłane w codzienność, zanurzone w niej po uszy, nienachalne, trochę wycofane. Podobnie zresztą jak śmierć, która kładzie swą pieczęć na przedmiotach, z czasem niepotrzebnych, na wspomnieniach obdarzanych po czasie zupełnie nowymi znaczeniami i na nadziejach utraconych. Doświadczenie śmierci jest szczególne. Nigdy nie dane wprost, zawsze zapośredniczone przez odchodzenie naszych bliskich, tych, których kochamy, i przez zamykanie zwykłych ścieżek naszego życia, które przemieszczają się na obrzeża pamięci i na które możemy patrzeć z oddalenia jak na dziwny i trochę już obcy film. Wiersze Jerzego Kronholda podtrzymują stan zawieszenia i nieprzezroczystości, stan, który jest zawsze sygnaturą tego, co ludzkie. Mam i już nie mam. Była i już jej nie ma. Pamiętam i zapominam. Żadnych twardych konstatacji, mocnych stwierdzeń, wyraźnych rytmów, łatwych pocieszeń. Poezja jak lekkie chybotanie promu, który płynie donikąd, albo w wersji bardziej optymistycznej, który płynie w nieznane. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i prosimy laureatów o zabranie głosu. Bardzo proszę. Już złapię to. O. Nie jestem w tej sali, drodzy Państwo, po raz pierwszy przed kilkudziesięciu laty. Terminowałem tutaj u Józefa Szajny jako początkujący reżyser, student Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Nie sądziłem, że kiedykolwiek tu wrócę, ale wróciłem. Tego wieczoru przypomniałem sobie wieczór wiersz Wisławy Szymborskiej, nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy, z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i tak jest. Dziękuję. Chciałbym zaprzeczyć tym konstatacjom zawartym w wierszu Wisławy Szymborskiej, ponieważ jednak coś się zdarza, coś się powtarza i ja tutaj wróciłem. Jestem wdzięczny jury Nagrody Literackiej. Jestem wdzięczny miastu Warszawie, ponieważ jest to moje miasto rodzinne, miasto mojego ojca, moich dziadków, moich pradziadków, a nawet prapradziadków. Więc czuję się tutaj dość swojsko. Dziękuję także jury i na koniec chciałem podziękować pani profesor za piękną laudację, której nie oczekiwałem. Pozwólcie Państwo, że przeczytam wiersz, bo jaki byłby pożytek z poety, gdyby się wyręczał wyłącznie aktorami. Lipiec deszczowy. Deszczowy lipiec. Surfinie rozdzierał wiatr jak starą halkę. Marzyliśmy o wakacjach w słońcu nad Bałtykiem, o Juracie albo o wyprawie do wodospadów w Szafuzie, do turkusowego rozpędzonego Renu z budlejami zwisającymi nad brzegiem. To były plany dla cudownie uzdrowionych, którym
sprzyjała święta Rita, specjalistka od spraw beznadziejnych, a ty wkrótce nie potrafiłaś już chodzić. Zjeżdżałaś z piętra na tyłku w tych hipisowskich spodniach z cienkiej bawełny z wydrukiem kwiatów. Twój samochodzik, zgrabna biała Toyota, czekał pod Wiatą, lecz zawiozłem cię moim do pustelni w Czatachowej, gdzie mnisi śpią w trumnach i ojciec Daniel błogosławił, kładąc ręce na naszych głowach, i dostaliśmy od niego olej świętego Szarbela w kolorze złotego miodu. Jechaliśmy przez Żarki, Myszków, Lelów, ścieżką Hasydów i ja po cichu zwracałem się do nieżyjącego od 200 lat cadyka o wstawiennictwo, o łaskę dla ciebie, ale mówiłem chyba za cicho i cadyk mnie nie usłyszał. Jest bardzo trudno wdrapać się na tą scenę, lepiej siedzieć na widowni. Jak tutaj wchodziłem, zastanawiałem się i przyszło mi do głowy stare porzekadło: jak nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Dobry wieczór. Szanowni państwo, ja też chciałbym w imieniu wydawnictwa literackiego serdecznie pogratulować naszemu autorowi, podziękować za ten tomik, bo to rzeczywiście piękny skok w dal, skok w krainę poezji i życzę wszystkim, abyśmy wszyscy odważyli się taki skok po prostu wykonać. Dziękuję szanownemu jury za docenienie wkładu wydawnictwa literackiego w propagowaniu poezji. Rzeczywiście nic dwa razy się nie zdarza, bo to już jest trzecia nagroda dla wydawnictwa literackiego w kategorii poezja w ciągu ostatnich właśnie 3 lat. Tak więc ta seria trwa. Zobaczymy, co w roku 2018. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. Trzymamy kciuki. Faktycznie jestem też bardzo ciekawy, jak ten tytuł Skok w dal, który był tak częściowo w kontekście lekkoatletyki wymieniony, jak wielu entuzjastów właśnie letniego sportu przyciągnie, jakże wielkim zaskoczeniem może być dla nich, że skok w dal to nie zawsze dyscyplina sportowa, ale także skok w przyszłość ludzkiego życia. I za taką refleksję jeszcze raz bardzo dziękujemy. Już państwo wykazaliście się niesamowitą znajomością poezji, bardzo dobrze, cieszę się. W związku z tym podejrzewam, że gdy pozostawię państwa przez moment w kręgu poezji właśnie, to nikt nie będzie miał wielkich pretensji. W związku z tym też spróbujmy nawiązać do wielkiej liryki dwudziestowiecznej. Niektórzy powiadają, że nie byłoby jej bez Bolesława Leśmiana. I trudno się z tym zdaniem nie zgodzić, a biorąc pod uwagę, że już obchodzimy 140-lecie urodzin tego wielkiego poety, a przy okazji też 80. rocznicę jego śmierci, to też postanowiliśmy trochę w kręgu leśmianowskiej poezji rzeczywiście chwilę pobyć. Natomiast aby ta liryka, o której wspomniałem na samym początku, była pełna, potrzebna jest nam muzyka. Dlatego przed państwem Stanisław Sojka i Adam Struk. Wielkie brawa. Nie widzę, zasypiam już w ciszy i grozie. Ginie mi słońce w załomach wzgórz, Bóg znika w brzozie. Ginie mi z oczu umowny kwiat w chwiejnej dolinie, gdzie się podzielę cały ten świat, gdy z oczu ginie. Czy wypoczywa od barw i złud
świat po pocnu bramą, wnosząc boleśnie w wieczności chłód, twarz nie tę samą, a on przy tobie jak dawniej trwa, śmiertelny i bujny. Jest tu, gdzie zgroza, niewiara twa i sen twój czujny. Stanisław Sojka. Nocą umówioną, nocą ociemniałą, przyszło do mnie ciszkiem to przychętne ciało. Przyszło potajemnie w cudnej bezżałobie. Było mu na imię tak samo jak tobie. Lgnęło mi do piersi ofiarnie pachnące, domyślnie bezwstydne i posłuszniejące. W ciemnościach, w radości, na granicy łkania, mdlało od nadmiaru nie do umierania. Lgnęło mi do piersi ofiarnie pachnące, domyślnie bezwstydne i posłuszniejące. W ciemnościach, w radości, a na granicy łkania mdlało od nadmiaru nie do umierania. I nic w nim nie było, prócz czaru i grzechu, prócz bezwiednej woni, wiednego pośpiechu i prócz tego dreszczu, co ginie w krwi szumie, a bez niego ciało ciała nie zrozumie. Adam Struch. Wiedzą ciała, do kogo należą, gdy po ciemku obok siebie leżą. Warga wardze, a dłoń dłoni sprzyja, noc nad nimi niechętnie przemija. Świat przemija,
ale tak śpiewnie. Drzewa szumią, ale poza drzewnie, a nad borem, nad dalekim borem, wiatr pomyka wichrem i przestworem. I powiada wicher do przestworu, już nie wrócę tej nocy do boru. Bór się mroczy, a gwiazdy weń świecą, a nad morzem białe mewy lecą. Jedna mówi, widziałam gwiazd losy, druga mówi, widziałam niebiosy, trzecia milczy, milczy, bo widziała dwa po ciemku pałające ciała. Stanisław Sojka i Adam Struk, dziękujemy panowie. Była ogromna przyjemność. Macie państwo moje słowo, że jeszcze z panami na dzisiaj się nie żegnamy. I tylko zwrócę państwa uwagę na stronę prawą. Z naszego podestu nagród zaczyna ubywać. I podejrzewam, że cała ta procedura związana i z jurorami, i z laureatami budzi wspomnienia, pewne skojarzenia, które mogą gdzieś tam myślami wybiegać do poprzednich edycji. I jestem bardzo ciekawy, co laureaci już tak zupełnie na spokojnie, gdy w domowych warunkach wspominają Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy, mówią i co wspominają, i czy zawsze są to miłe wspomnienia. Co roku to jest przynajmniej dla mnie ogromne przeżycie, bo też przychodzą niezwykli ludzie. To była wtedy druga edycja i wiedziałam, że już tę nagrodę w pierwszej edycji dostał Tadeusz Konwicki i moja ukochana poetka Julia Hartwig właśnie w dziedzinie poezji. I muszę powiedzieć, że się ogromnie ucieszyłam, naprawdę ogromnie. Byłam po prostu chyba tak szczęśliwa. Nie byłam przy okazji żadnej nagrody. O tym, że dostałem tą nagrodę, dowiedziałem się chyba na początku marca. Akurat siedziałem wtedy w Anglii. Ja byłam olśniona i wzruszyłam się bardzo. Ja dobrze pamiętam ten wieczór. To była Arkady Kubickiego. Moment tuż po otwarciu tych arkad, ja tam pierwszy raz byłem, piękne miejsce, ale kameralne, jazzowa muzyczka, niespecjalnie duże nadzieje na nagrodę, ponieważ pozostałe nominowane osoby to bardzo szacowni autorzy, no i nagle pada nazwisko Berencewicz, troszkę byłem zaskoczony, ale ogromna, ogromna radość. Odbierałam nagrodę z rąk profesora Andrzeja Makowickiego, u którego zresztą broniłam swoją pracę magisterską. I pamiętam, że wtedy na estradzie przypomnieliśmy to sobie i powiedział, wiedziałem wtedy, że jeszcze kiedyś panią spotkam. Bardzo to było przyjemne. A potem spotkaliśmy się jeszcze raz w 2015 roku, kiedy drugi raz dostałam Nagrodę Literacką Miasta Warszawy. Tym razem za powieść dla młodzieży Franciszka. W przypadku Nagrody Warszawski Twórca miałem wrażenie, że jest kilku pisarzy, którzy związanych z Warszawą, którym ta nagroda się bardziej należała. Właściwie najgorsze to jest tak zwana nominacja. Człowiek przychodzi i mówi, Jezus Maria, to będę ja czy nie ja? Muszę czekać. Potem się okaże, że trzech przede mną, mnie nie ma. Okropnie. To przyjemne nie jest, bo jednak towarzyszy temu ogromne napięcie. No ale ten moment, kiedy słyszy się swoje nazwisko, no to jest wielka, wielka nagroda za te cierpienia i za ten niepokój, za te cierpienia niepokoju.
Natomiast mnie najbardziej utkwił w pamięci taki rok, w którym mieliśmy duże kłopoty natury finansowej. Chodziło o to, żeby tę imprezę, w czasie której wręczane były nagrody, stworzyć jakby takim najmniejszym kosztem. I wtedy nagle, to chyba Dorota powiedziała tonem nieznoszącym sprzeciwu, że chyba muszę sam to poprowadzić. Udało mi się szczęśliwie namówić Łukasza Cielskiego. No i wystąpiliśmy wspólnie w Teatrze na Woli, prowadząc tę galę nagrody. No można się domyśleć, że było to przeżycie całkiem nowe w moim życiorysie. Ja myślę, że pan Włodzimierz Parzyński to taka naturalna skromność, bo to na pewno nie chodziło wyłącznie o brak budżetu i na pewno wszyscy dobrze wspominamy to spotkanie. Wspomnienia same w sobie są piękne i świetnie, że zostają z nami na długo. Natomiast czas budować napięcie nadal. I ta kolejna kategoria jest dla mnie o tyle szczególna, że jako niezwykle doświadczony ojciec z 4-miesięcznym stażem mam pełną świadomość, jak ważne jest budowanie także właśnie świadomości dziecka poprzez literaturę. Dlatego naszą następną kategorią jest... Kategoria literatura dziecięca. No właśnie, i skoro chwilę możemy pozwolić sobie na powrót do starych czasów, to niestety również na całe stulecia zapomniano o literaturze dla dzieci i w czasach nieco mroczniejszego średniowiecza albo nawet jeszcze chwilkę wcześniej, no raczej starano się, nie boję się użyć tego słowa, katować dzieci jakimiś wielkimi dziełami filozofów, klasyków, poetów i bardzo często te biedne dzieciaczki nie rozumiały ani słowa, ale i tak wymagano znajomości tych wielkich, potężnych utworów. Później na całe szczęście nieco sobie o dzieciach przypomniano, ale z pełną stanowczością mogę to powiedzieć, nigdy o dzieciach nie zapomnieli nasi już poprzedni laureaci i też pozwolę sobie ich przypomnieć. W 2008 roku to pani Joanna Kulmowa, 2009 rok Maciej Wojtyszko, 2010 Paweł Berensewicz, a od roku 2011 kategoria ta już obfituje w duety, czyli z jednej strony mamy nagrodę za tekst, a z drugiej za ilustrację i bardzo dobrze, dlatego że dzięki temu możemy podkreślić znaczenie obu tych sztuk w tworzeniu literatury dla dzieci. I pierwszym nagrodzonym duetem była autorka Joanna Papuzińska oraz ilustrator Maciej Szymanowicz. W 2012 roku nagrodę otrzymała pani Małgorzata Strzałkowska, w pewien sposób za wszechstronność, ponieważ tutaj i tekst, i ilustracje. 2013 rok Dorota Sidor oraz Aleksandra i Daniel Mizielińscy. 2014 rok to Przemysław Wechterowicz i Emilia Dziubak, 2015 Anna Piwkowska i Emilia Bojańczyk i 2016 to Justyna Bednarek oraz Daniel Delatour. I w tej kategorii książka, skoro jest nominowana, to mamy potencjalnie trzech zwycięzców, czyli autor, również ilustrator, a także wydawca i poznajmy fragmenty książek z kategorii literatura dziecięca i zaprezentuje nam je pani Irena Jun, także aktorka Teatru Studio. Zapraszam. Nominowani: Ala Makota A. Ali, autorka Jolanta Nowaczyk, ilustracje Daria Solak, wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2016. Polska. Ala Makota. Hiszpania. Mi mama me ama. Mi mama me mima. Moja mama mnie kocha. Moja mama mnie rozpieszcza. Turcja. Ali Atabak. Ali, spójrz na konia. Tanzania. Leo tu na soma kitabu.
Dzisiaj czytamy książkę. Bajka o tym, jak błędny rycerz nie uratował królewny, a smok przeszedł na wegetarianizm. Autor Łukasz Olszacki. Ilustracje Jola Richter-Magnuszewska. Wydawnictwo Papillon, Poznań, 2016. Ja mam być głównym bohaterem książki? Zdziwił się Hipolit. Ogarnęły go wątpliwości, że jak to on, prosty giermek, ma grać pierwsze skrzypce w całej historii? Dźwigać brzemię odpowiedzialności, jakie zazwyczaj spada na głównych bohaterów? Ale Hipolit niepotrzebnie zadręczał się takimi myślami. Nadawał się bowiem na głównego bohatera jak nikt inny w całej książce. Klątwa dziewiątych urodzin. Autor Marcin Szczygielski. Ilustracje Magda Wosik. Wydawnictwo Bajka. Warszawa, 2016. Fakt, że mama w ogóle miała kiedykolwiek dziewiąte urodziny, sam w sobie był szokujący. Oczywiście z jednej strony Maja zdawała sobie sprawę, że jej mama kiedyś była dzieckiem. Nie, no to niemożliwe, żeby urodziła się taka, jak jest teraz. Z tym nie dało się dyskutować, ale we wcześniejszych majkowych wyobrażeniach mała mama była tylko swoją własną, zminiaturyzowaną wersją. A to nieprawda. Mama była kiedyś taka mała, jak teraz Maja. Była dziewczynką. Nigdy wcześniej nie dotarło to do Mai aż tak jasno, jak właśnie dziś. I mama kiedyś przeżywała przygody, podobne do tych, jakie przeżywa Maja. Też próbowała wyjaśnić tajemnicę zaginięcia Niny. Bardzo dziękujemy, biorąc pod uwagę, że będziemy nagradzali nieco większą liczbę osób niż w poprzednich kategoriach. Potrzebujemy także silnego duetu, dlatego zapraszam panią Annę Romaniuk i panią Karolinę Głowacką na scenę. Wielkie brawa. W słowach pana Stanisława Nowaka o tym, że trzeba pielęgnować w sobie dziecko, tym większą przyjemność mam w imieniu jury powiedzieć państwu, że laureatami w kategorii literatura dziecięca, tekst i ilustracje zostają Marcin Szczygielski, tekst, i Magda Wosik, ilustracje, za książkę Klątwa dziewiątych urodzin. Brawa, zapraszamy także panią Katarzynę Szantyr-Królikowską z wydawnictwa Bajka. Proszę bardzo. Mamy pojemną scenę, wszyscy się państwo zmieścicie bez najmniejszego problemu. Brawa, brawa, szanowni państwo, bo to jest ważny moment, kiedy na scenie gościmy osoby, które kształtują umysły naszych dzieci. Proszę bardzo. No zapraszamy, nie gryziemy aż tak bardzo. Dziękujemy za sprawną logistykę wręczenia nagród i prosimy o laudację. Czegóż w tej nagrodzonej książce nie ma? Jest przygoda, jest zagadka, z którą mierzą się Maja, Ciapcia i Monterowa. Są emocje, bo jeśli bohaterki nie zdążą rozwikłać tej zagadki przed dziewiątymi urodzinami Mai, do których ledwie kilka dni, dziewczynka przestanie rozumieć kocią mowę. Zapomni o czarach. Słowem spełni się tytułowa klątwa. Do tego mamy genialnie podane legendy warszawskie. Jest obiadająca się daniami ze słoików syrena,
Jest schowana, lecz wciąż piszcząca bieda nadwiślańska, a Wars i Sawa okazują się mieszkać w centrum, w dodatku w okazałych domach handlowych. Legendy i przygody nabierają oryginalnego kształtu dzięki ciekawej i bystrej kresce ilustratorki Magdy Wosik. Autorka podsuwa nam szczegóły i szczególiki, jednocześnie zostawiając mnóstwo miejsca na naszą osobistą wyobraźnię. Pani Wosik jest współtwórczynią historii o Majce. Jednak wartka historia to nie wszystko. W tym przygodowym sosie pojedynczymi zdaniami, dyskretnymi tropami autor tekstu Marcin Szczygielski pokazuje nam wielkie mądrości. Oto miłość nie zna granic wiekowych, bo Monterowa nie młoda, a zakochana. Oto jakże aktualne. Dowiadujemy się, że informacje najlepiej sprawdzać u źródła, bo legendarna złota kaczka okazuje się być złotym kaczorem. Co więcej, i tu kolejna mądrość, chociaż pochodzenie tego kaczora jest co najmniej wątpliwe, bo wykluł się z jajka zniesionego przez węża, a krewnym jego jest bazyliszek, kaczor jest zadowolony z tego, kim jest. Państwo się śmieją, a on zagadnięty o rzekome bycie zaczarowanym księciem odpowiada: jestem kimś znacznie ważniejszym. Jestem sobą. Takim się wyklułem i takim mam być. To samo mówi Maja. Za nic nie chciałabym być kimś innym. Maja zresztą wykazuje się mądrością nieraz. Ten dziecięcy bohater, dziecięcy problem jest ważny i poważny. Ale kiedy dzieją się te wielkie rzeczy, rodzice Mai są zaczarowani. Nie wiedzą, co dzieje się w świecie ich dziecka. Ich już dopadła klątwa dorosłości, klątwa niezrozumienia i niedostrzegania czarów. I nie ukrywajmy, nas też ta klątwa dopadła. Czy bowiem nie zdarza nam się nie słyszeć entuzjazmu w głosie dziecka, gdy opowiada nam coś z jego perspektywy najważniejszego? Czy nie zdarza nam się bagatelizować jego smutków, dramatów, lęków, nadziei i radości? Czy nie przerywamy w połowie opowieści dziecka jeszcze przed finałem, zniecierpliwieni, zbyt zajęci prowadzeniem firmy, samochodu, naszego poważnego, dorosłego życia? Ale jest nadzieja. Żyje w literaturze. Tej klątwy niepamięci, niezrozumienia można uniknąć, ba, można cofnąć jej działanie. Dzięki literaturze, takiej jak nagrodzona książka, nasze światy znów mogą się spotkać. Podkradajmy dzieciom książki, czytajmy je z nimi wspólnie i dajmy się przenieść w świat magii wciąż żyjący w naszych najbliższych. Drogę tę do tego świata doskonale znają Marcin Szczygielski i Magda Wosik. Naprawdę warto za nimi podążyć, tym bardziej, że jak zapowiadają, przygód Mai ciąg dalszy nastąpi. Bardzo dziękujemy i prosimy o zabranie głosu laureatów. Dobry wieczór Państwu. Ja wyjątkowo spokojny się czułem tego wieczoru, ponieważ na samym początku imprezy ze sceny padły słowa o książce Łukasze. I ja byłem przekonany na 100%, że to właśnie on będzie laureatem, w związku z czym trochę humor mi się popsuł, ale przynajmniej się nie denerwowałem. I za to bardzo, bardzo pani dziękuję, ponieważ to są ogromne nerwy, naprawdę. Jestem ogromnie szczęśliwy i bardzo ta nagroda sprawia mi ogromną radość, ponieważ to jest, już pomijając wszystko, trzeci tom cyklu. To bardzo rzadko się zdarza, żeby sequel bestsellera czy przeboju kinowego, powiedzmy, zdobywał nagrody większe niż pierwsza część tej opowieści. W przypadku Majki tak jest. Cieszę się więc, że ten cykl trwa nadal i będzie jeszcze trwał przez jakiś czas. Bardzo też spodobało mi się to, co powiedział Paweł Berensewicz, którego mogliśmy oglądać tutaj na projekcji. On zwrócił uwagę na to, że Warszawska Nagroda Literacka jest jedną z nielicznych nagród w tym kraju, które na równi traktują literaturę skierowaną do młodszych, jak i do starszych czytelników. To są doskonałe i bardzo ważne słowa. Ja zawsze wierzyłem w to, chociaż zaczynałem od pisania książek dla dorosłych, ale zawsze wierzyłem w to, że najważniejsza literatura to jest właśnie ta skierowana do młodych odbiorców, bo ona ich kształtuje i dzięki temu, co my robimy, ci wszyscy pisarze, którzy piszą dla dorosłych, za kilka lat będą mieli czytelników, którzy być może pod ich książki sięgną. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Proszę Państwa, proszę wybaczyć, ja jestem od rysowania, więc tylko pięć słów.
Oczywiście bardzo, bardzo pięknie dziękuję jury, że padło to słowo współtwórca. Miło mi być współtwórcą tak fantastycznej książki, ale właśnie przede wszystkim dziękuję wydawcy, że powierzył mi to zadanie i autorowi. To jest przyjemność czytać wielokrotnie, bo ilustrator musi wielokrotnie przeczytać książkę, żeby ją zilustrować. To jest przyjemność czytać jego książki. Zapraszam także Państwa do zapoznania się z tą literaturą. Dziękuję. Bardzo dziękuję jako wydawca. Dziękuję jury, że dostrzegło tę książkę. I muszę powiedzieć, że to nie jest przypadek, Marcin, jeżeli książka od zupełnie innego jury dostaje znów tak wielką nagrodę, tak wspaniałą nagrodę, bo może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale chyba Państwo wiecie, bo wszyscy jesteśmy w tej branży, że Klątwa dziewiątych urodzin została już nagrodzona, została książką roku 2016 w bardzo prestiżowym konkursie polskiej sekcji IBB. Także można śmiało powiedzieć, że jest to książka obsypana nagrodami. Wielkie gratulacje dla twórców. Ja jeszcze muszę dodać, bardzo przepraszam, ale to nerwy sprawiły, że nie podziękowałem najważniejszym dwóm osobom, które są matkami tego projektu, czyli właśnie Kasi i Magdzie. Kasia, wydawnictwo Bajka, zmusiła mnie niejako do współpracy i zmusiła mnie do tego, żebym zechciał coś opublikować, i dzięki Kasi właśnie Maja się urodziła. Jeśli już tak dziękujemy, to podziękujmy wszystkim, którzy nad tą książką pracowali, bo to, co trafia do dzieci, musi być najwyższej jakości. Musi być doskonale zredagowane, oczywiście doskonale napisane, zilustrowane. Ale nie zapominajmy o redaktorach, korektorach, o wszystkich ludziach, którzy pracują na to, żeby dzieci otrzymywały literaturę naprawdę z najwyższej półki. Także jeszcze bardzo dziękujemy Dorocie Koman, która jest redaktorem całej serii O Ciapci i Maji. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jakbyśmy chwilę Państwa podtrzymali, to być może jeszcze więcej sekretów zakulisowych działalności wydawniczej ujrzałoby światło dzienne. Ja mam tylko nadzieję, że faktycznie są prace intensywne nad dalszymi częściami Mai, bo po prostu no, złotej kury się nie zażyna, tak, że tak brzydko powiem, ale jednoznacznie, co w tym przypadku ma po prostu najzwyczajniej w świecie piękne przełożenie. I nawiążę też do tego, o czym Marcin wspominał, dlatego że Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy jest wyjątkowa z paru powodów. Faktycznie, gdy stawiamy na równi literaturę dziecięcą z literaturą dla dorosłych, to jest jedna sprawa. Druga, nie ukrywajmy i nie bójmy się tego, to są wysokie nagrody pieniężne dla autorów, to też ważna rzecz. Po trzecie, pamiętajmy, że mamy tutaj także, co nie mówię ja, nie mówią organizatorzy, a mówią co najważniejsze właśnie laureaci, bezstronność wyboru jury. I jeszcze jedna ważna sprawa, a mianowicie dwie szczególnie istotne kategorie dla Miasta Stołecznego Warszawy i czas poznać pierwszą z nich. Kategoria Edycja Warszawska. Edycja warszawska, warsawiana, i gdybyśmy na moment zatrzymali się tutaj i przejrzeli, jakiej warsawiany przede wszystkim poszukują internauci w ramach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, to szybko okazałoby się, że jednym z najpopularniejszych materiałów jest coś, co pochodzi z 1930 roku, a jest to, szanowni Państwo, kompletny spis wszystkich posłów na Sejm RP z tamtego czasu z wyszczególnionymi adresami, numerami telefonów i ze wszelkimi szczegółami, które pozwalałyby dotrzeć bezpośrednio i szybko do tej osoby. Dziś pewnie byłoby to już niemożliwe, takie informacje nie są aż tak bardzo jawne, ale jawna jest lista naszych poprzednich laureatów. Pozwólcie Państwo, że ich przypomnimy. W 2008 roku to Tomasz Pawłowski oraz Jarosław Zieliński, w 2009 roku Marek Kwiatkowski, w 2010 Stanisław Milewski, w 2011 Magdalena Stopa oraz Jan Brykczyński, w 2012 Ewa Morcińska-Dziuz, w 2013 Tomasz Mościcki, w 2014 Joanna Rolińska, w 2015 Elżbieta Markowska i Katarzyna Naliwajek-Mazurek i w 2016 Magdalena Cicińska. I tutaj także mamy trzy nominowane pozycje, a ich fragmenty przedstawi aktor Mirosław Zbrojewicz. Proszę bardzo.
Nominowani: Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku. Autorzy: Łukasz Lubryczyński, Karolina W. Gańko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2016. Jak w każdej profesji, tak i w dorożkarstwie wykrystalizowała się grupa osób tworząca elitę tego zawodu. Z uwagi na brak organizowania się dorożkarzy w cechy, wyodrębnienie tej grupy jest o wiele trudniejsze i problematyczne. Wydaje się, że podstawowymi wyznacznikami przynależności do arystokracji dorożkarskiej były jakość utrzymywanych dorożek oraz ich liczba. Dużą wagę przywiązywało się też do stanowisk postojowych, gdyż niektóre stacje uznawano za bardziej nobliwe od innych ze względu na zamożność pasażerów oraz sąsiedztwo licznych atrakcyjnych miejsc spotkań towarzysko-kulturalnych. Dlatego przyjęło się uważać, że największą estymą cieszyli się dorożkarze stacjonujący na placu teatralnym. Warszawskie sezony teatralne 1944-1949. Autor: Tomasz Mościcki. Fundacja Historia i Kultura. Warszawa, 2016. Określenie czasu od września 1944 do końca czerwca 1945 roku mianem sezonu teatralnego może zaskakiwać. Jeśli jednak na rzecz historycznej prawdy i dla intelektualnej rzetelności tych rozważań odrzuci się cały emocjonalny balast związany z historyczną pamięcią zagłady miasta, tragedii jej mieszkańców i przyjrzy się sprawie Sine Irae Studio, wniosek będzie zaskakujący. To był prawdziwy sezon teatralny. Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego. Autor: Grzegorz Piątek. Wydawnictwo WAB. Warszawa, 2016. 13 marca 1934 roku Starzyński złożył rezygnację ze stanowiska komisarza generalnego Pożyczki Narodowej. Wrócił do rutynowych obowiązków wiceprezesa banku i szefa śródmiejskiej organizacji BBWR. Jedyne przejawy publicznej aktywności wynikały z działania w tym ugrupowaniu. Propozycja zajęcia stanowiska tymczasowego prezydenta Warszawy zaskoczyła Starzyńskiego na urlopie. Gdy rozeszła się wieść, że ją przyjął, jego przyjaciel spotkał na ulicy znajomego z kręgów rządowych. Starzyński zrobi wreszcie porządek w ratuszu warszawskim. Rzucił znajomy i pewnie wiedział, co mówi. Bardzo dziękujemy. W związku z tym mamy przed sobą trzy niezwykle solidne pozycje. Czas poznać laureata. A nagrodę wręczy i laureata ogłosi pan Rafał Skomski. Zapraszam serdecznie na scenę. Wielkie brawa. Scena jest pana, proszę odsłonić karty. Dobry wieczór państwu. Decyzją jury laureatem w kategorii edycja warszawska został pan Grzegorz Piątek. Zapraszamy serdecznie na scenę. I proszę także panią Dorotę Nowak z wydawnictwa WAB. Wydawnictwo WAB już po raz drugi dzisiaj świętuje. Tak jest, to jest entuzjazm, który mi się podoba. Wielkie brawa, szanowni państwo. Proszę o wręczenie nagród. I czas posłuchać uzasadnienia. Stefan Starzyński. Dwa pomniki, rondo, ulica, tytuł Warszawiaka Stulecia. Powszechne od lat przekonanie o wyjątkowym bohaterstwie, o poświęceniu się dla Warszawy, o życiu niemal bez skazy. Jak sprawić,
by biografia takiej osoby nie otarła się o banał, a jednocześnie nie zabiegać tanimi sensacjami o poczytność, unikając nadużywanej ostatnio metody odzierania swego bohatera z intymności czy balansowania na granicy prawdy i fałszu. Udało się to panu Grzegorzowi Piątkowi. Stworzył znakomitą opowieść literacką o fragmencie historii Polski, o życiu elit politycznych II RP i o życiu Stefana Starzyńskiego. Nie podważa autor ani nie obala utrwalonego wizerunku prezydenta oddanego budowie nowoczesnej metropolii i bohatersko ryzykującego swe życie dla obrony honoru miasta i jego mieszkańców. Ukazuje tę ważną postać na tle złożonych uwarunkowań funkcjonowania II RP, tłumaczy jego niekiedy mimowolną karierę jako wypadkową ścierających się koterii i ugrupowań, jako element politycznej machiny przedwojennej Polski. Starzyński, posiadając legionową przeszłość, nie należał do ścisłej grupy przybocznych marszałka. Zakończył służbę ze stosunkowo niską rangą, kapitana. Majorem został dopiero w 1934 roku, już jako rezerwista. W awansach w służbie cywilnej upatrywał zapewne szansę na umocnienie swej pozycji wśród rządzących Polską pułkowników. Nie zamierzał Starzyński zajmować się Warszawą. Ambicje lokował gdzie indziej. Gdy otrzymał to zadanie, potraktował je początkowo jako kolejny do spełnienia rozkaz marszałka na drodze do realizacji upatrzonego celu, jakim był fotel ministra skarbu, a może nawet wicepremiera. A jednak ten komisaryczny zarządca Warszawy w pracy dla niej znalazł spełnienie swych ambicji i szansę na objęcie pozycji większej niż formalny tytuł prezydenta miasta. Notabene w powszechnym odbiorze umyka fakt, że Starzyński nigdy nie był wybranym na to stanowisko. Zawsze mianowanym przez Radę Ministrów. Po raz pierwszy w lipcu 1934 roku i po raz ostatni w kwietniu 1939, gdy po latach wreszcie doszło do wyborów. Przegrał jednak wtedy walkę z Tomaszem Marciszewskim, późniejszym premierem na emigracji. Wówczas żaden z kandydatów nie zwyciężył, bo Marciszewski nie otrzymał wymaganej liczby głosów. Więc rząd ponownie powołał Starzyńskiego, kandydata przegranego, ale ze swego obozu politycznego. Grzegorz Piątek, ukazując tło historyczne kariery Starzyńskiego, skłania nas, choć wyraźnie tego nie sugeruje, do porównań czasów przeszłych ze współczesnymi. Czystki w armii, wymiana urzędników, stawianie na zaufanych, wywodzących się z grupy legionistów o najdłuższym stażu. Autor ukazał swego bohatera w sprawiedliwym świetle faktów, przywrócił należyte proporcje ocen, opisał wielkość, ale i słabości postaci. Uwypuklił niepodważalne zasługi dla miasta. Nie wszystkie plany zdążył Starzyński zrealizować, a nawet rozpocząć. Lecz pobudzona myśl architektów i urbanistów przetrwała czas okupacji i w części odrodziła się, gdy Warszawę podnoszono z ruin i gruzów. Autor zamieszcza w książce mało znane zdjęcie, na którym Starzyński pochyla się nad makietą nowej dzielnicy miasta. Z pomiędzy bloków szybuje ku niebu budynek o kształcie inspirowanym architekturą Nowego Jorku i Moskwy. Wypisz, wymaluj, Pałac Kultury. Prezent Stalina
okazuje się, nie był oryginalnym pomysłem. Kończąc, chcę za wiedzą i zgodą jury zrobić maleńki wyłom i wręczyć panu prezent dodatkowy, cyfrową kopię zdjęcia z archiwum rodzinnego, z nadzieją, że będą wznowienia książki i że to niepublikowane dotąd zdjęcie może się tam ukazać, a więc przekazuję także prawa do tego. To jest zdjęcie z czerwca 1936 roku. Starzyński podejmuje burmistrza Budapesztu Karola Szendi, a towarzyszą artyści warszawscy. O, bardzo dziękujemy za to. To prosimy o zabranie głosu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja starałem się, odkąd dowiedziałem się o nominacji, trzymać emocje na wodzach, ale teraz to już w ogóle się rozklekotałem zupełnie. Dziękuję za ten osobisty prezent. Nie mniej cenny niż właściwa nagroda. Proszę Państwa, no więc tak, słowami się zajmuję, ale słowa mnie opuszczają, więc będę mówił krótko. Bardzo się cieszę z tej nagrody. To jest moja pierwsza pełnowymiarowa książka i od razu pierwsza nagroda literacka, a w dodatku warszawska, co jest dla mnie wyróżnieniem do kwadratu, do sześcianu, bo kocham Warszawę i w Warszawie poświęcam większość swojej pracy jako osoba pisząca, wydająca, tłumacząca. Także genialnie jest pierwszą nagrodę mieć warszawską właśnie. Dziękuję jury szacownemu za docenienie mojej pracy. Traktuję też tę nagrodę jako stypendium na kolejną książkę, którą z WAB wydajemy. Powinna być w przyszłym roku na rynku o odbudowie Warszawy. Także można powiedzieć, że takie pound-down do historii zniszczenia, którą kończy się ta książka. Chciałem też podziękować czytelnikom, bo nie pisze się dla siebie przecież. Może niektórym się udaje pisać dla pieniędzy, ale głównie dla czytelników. I odbiór tej książki był fantastyczny. On mnie bardzo pokrzepił, również jako tego późnego debiutanta szczególnie. Wydawcy za zaufanie dla późnego debiutanta też dziękuję. I dziękuję wszystkim moim bliskim za to, że są ze mną, że znoszą to, że siedzę do nich plecami przy komputerze i robię jakieś nieciekawe rzeczy. Cieszę się, że z tego może czasem wyjść ciekawa książka. Tak, dziękuję bardzo. Brawa, bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Ja chciałam tylko pogratulować autorowi i powiedzieć, że mam podobną satysfakcję. Będzie troszkę łatwiej, proszę bardzo. To znaczy, cieszę się bardzo, że książka została wyróżniona Nagrodą Warszawską, bo sama też jestem wielką miłośniczką Warszawy. I chciałam podziękować jury i też cieszę się, że kolejna książka Grzegorza będzie traktować o Warszawie i już w 2018 roku, czy 19, już nie pamiętam, się ukaże. Dziękujemy. No, słowo przyrzeczone publicznie liczy się podwójnie. W związku z tym mamy mocnego kandydata do następnej edycji w kategorii właśnie edycja warszawska. Bardzo się cieszę. Faktycznie na rynku jest potrzeba takich książek wyważonych w dużej mierze, książek prawdziwych. Mamy pełną definicję w tym przypadku. Ale chwilę wcześniej coś Państwu obiecałem i nie tak dawno Stanisław Sojka powiedział, że poezja leśmiana jest muzyką samą w sobie. I trudno się z tym nie zgodzić. Zobaczyliśmy wszyscy tego dowód nie tak dawno temu. Przyrzeczyłem Państwu, że nasi artyści wrócą, słowa dotrzymam, dlatego mam po raz kolejny ogromną przyjemność, aby zaprosić na scenę przed Państwem Stanisław Sojka i Adam Struk. Wielkie brawa. Róża. Czym purpurowe maki na ciemną rzucał drogę,
sen miałem, ale jaki, przypomnieć już nie mogę. Twoje to były usta, moje to były dłonie, głąb mego sadu pusta, we wrotach księżyc płonie. Za dniami dłużą, noce w jeziorach witam. Kiedy ty kwitniesz różą, ja nigdy nie zakwitam. Ja nigdy nie zakwitam. Twójże to głos o różo, słowo po słowie chwytam. Dni się za dniami dłużą. Snem mi się stałaś. Snem mi się stałaś, złotym snem, i moją już niezłomnie. Chociaż nie kochasz, dobrze wiem, że nocą przyjdziesz do mnie. Przyjdziesz, by razem lecieć w dal i ścigać ją tam w dali. Twe oczy sen błękitnych fal, a usta sen korali. Twe usta wciąż całują mnie i szepczą zgrzane lotem. To ja się tobie tylko śnię, o, nie zapominaj o tem. Nie zapominam, ciągle wzwyż, wzbijamy się oboje. O, jak ty cudnie mi się śni, kochanie moje. Szczęście. Coś srebrnego dzieje się w chmur dali. Wicher do drzwi puka, jakby przyniósł list. Myśmy długo na siebie czekali. W niebie burzy świst. Myśmy długo na siebie czekali, w niebie burzy świst. Ty masz duszę gwiezdną i rozrzutną. Czy pamiętasz pośpiech pomieszanych tchnień? Szczęście przyszło, czemu nam tak smutno? Uchodzimy w cień.
szczęście przyszło, czemu nam tak smutno, uchodzimy w cień. Czemuż ono w mroku szuka treści, rozgrzesza nicość i zatraca kres. Jego bezmiar wszystko w sobie zmieści, oprócz twoich łez. Jego bezmiar wszystko w sobie zmieści, oprócz twoich łez. Tam na rzece. Tam na rzece jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem pruć. I na pewno jest za rzeką dal. Trzeba tylko swój wytężyć żal. Patrzysz na mnie, o nie miała snem. Nic nie mówisz, a ja wszystko wiem. Wiem jak kiedy, jak poruszyć mgłą. Ciałem twoim, żeby ku mnie szło. Wiem jak milczeć i co szepnąć znów. Dłoń do piersi, tuli cię bez słów. Chęt na ciału, suknia twoja lgnie. Do tych bioder, co kochają mnie. Amanama. O. Na rzece jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem pruć. Wiem ja wszystko, ale czemu łkam? Tego nie wiem, nie pojmuję sam. Wiem ja wszystko, ale czemu łkam? Tego nie wiem, nie pojmuję sam. Aman, aman. Wielkie brawa, szanowni państwo, Stanisław Sojka, Adam Struk, bardzo panowie wam dziękujemy. Wspaniałe wystąpienie dla państwa, dla naszych gości, dla laureatów.
A spostrzegawczy również już na pewno zauważyli, że na naszym podejściu została wyłącznie jedna nagroda. To oznacza, że powoli zbliżamy się do wielkiego finału, ale jeszcze trochę przed nami. I jestem w stanie się założyć, że na sali są, no na pewno w większości, tak przyznam, osoby, które kochają Warszawę i ta nagroda od zawsze była bardzo blisko związana z tym miastem i właśnie w związku z tym, o czym wspomniałem przed momentem, mam ogromną przyjemność zaprosić na scenę panią prezydent miasta stołecznego Warszawy, panią Hannę Gronkiewicz-Walc. Zapraszam serdecznie i ogromne brawa. Dobry wieczór, piękny wieczór, taki, który wydobywa z nas wszystko to, co jest najbardziej wrażliwe i delikatne i pozwala, tak jak mnie na przykład, na chwilę oderwać się od takiej prozy życia i różnych trudności. Chcę powiedzieć, że kiedy żeśmy zaczynali, to nie bardzo wiesz, żeśmy wtedy jeszcze wierzyli w takie zdolność, powiedziałam, w taką zdolność przywrócenia siły tej nagrody. Wydawała nam się taka wielka, przedwojenna, nazwiska tych wszystkich osób, które dostały ją wówczas w okresie dwudziestolecia międzywojennego były takie, które były już w podręcznikach, które żeśmy zdawali na maturze, które żeśmy znali. No i wtedy w 2008 roku właśnie Dorota i Włodek powiedzieli, no jednak przywracamy tę warszawską nagrodę literacką. I muszę powiedzieć, że to prawda, chociaż nikt nie chce wierzyć, że były warunki siermiężne, bo to był ostatni rok, kiedy mieliśmy środki i Włodek zapowiadał i myśmy tu z Dorotą chodziły na niektórych wydaniach jak takie hostessy, które wręczały te nagrody. A teraz jest takie fajne dziesięciolecie, które rzeczywiście pokazuje, że ta nagroda jest ważna, że wszyscy ją lubią. Ci, którzy się tym interesują, że mają dreszczyk emocji, ci nominowani, ci, którzy są laureatami. I to jest bardzo fajne, bo po 10 latach udało się rzeczywiście, myślę, że ten blask przywrócić, tak jak wtedy żeśmy myśleli o niej, że jest taka wielka i przedwojenna i że jej nie podołamy. Chcę też powiedzieć, korzystając tutaj z okazji, że my mamy jeszcze oprócz tego inne nagrody, bo to jest taki moment, żeby powiedzieć i Ryszarda Kapuścińskiego, i Warszawskie Targi Książki, i Wiersze w Mieście, i Big Book Festival, i Warszawski Weekend Księga Kameralnych, i Warszawską Premierę Literacką, czy Akcję Zaczytani. Wymieniłam tylko niektóre, ale oczywiście Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy jest perłą w koronie. Chcę zatem po pierwsze podziękować jury, które jest tak liczne, i musi dużo bardziej liczne strony przeglądać, żeby rzeczywiście wybrać, że ona też jest, powiedziałam, taka rzeczywiście twórcza i apolityczna w tym sensie, że wybieramy takiego twórcę, jakiego chcemy i takiego, który na to zasługuje i który rzeczywiście jest takim warszawskim twórcą. Mówię o tej nagrodzie, która za chwilę będzie dana. I chcę powiedzieć też, że dziękuję tym wszystkim, którzy przy niej się krzątają, czyli jeszcze raz Biuro Kultury, Włodkowi Paszyńskiemu, Dorocie Lupińskiej i tym wszystkim, którzy uczestniczą w tej edycji kolejnej, tym razem już takiej jubileuszowej i takiej, powiedziałabym, no, takiej gali. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Pani prezydent, gdyby pani mogła z nami jeszcze przez moment pozostać, bo jak sama pani wspomniała, bliska pani sercu jest następna kategoria, właśnie którą jest. Kategoria Twórca Warszawski.
Pani prezydent, szanowni państwo, pozwolicie, że w tym miejscu przypomnę wszystkim gościom wybitne nazwiska naszych laureatów w tej kategorii z poprzednich lat. I są to w 2008 roku Tadeusz Konwicki, w 2009 Józef Hen, w 2010 Marek Nowakowski, w 2011 Janusz Głowacki, w 2012 Janusz Tazbir, w 2013 Joanna Kulmowa, w 2014 Wiesław Myśliwski, w 2015 Jarosław Marek Rymkiewicz i w 2016 Eustachy Rylski, a także zapraszam na scenę przewodniczącego jury, który przedstawi państwu nazwisko tegorocznego laureata, ale także przewodniczącą Rady Miasta, więc przed państwem pani Ewa Malinowska-Grupińska i pan Janusz Drzewucki. Zapraszam serdecznie. Proszę bardzo. Połączoną z ogłoszeniem werdyktu. Pani prezydent, pani przewodnicząca, panie, panowie, szanowni państwo. Ja wiedziałem, że będę bardzo zdenerwowany, ale nie sądziłem, że aż tak bardzo, kiedy tu przed państwem stanę. I nie dlatego, że choć mieszkam w Warszawie od 27 lat, to nadal jestem słoikiem. Urodziłem się i wychowałem jednak w legendarnej stolicy Polski, w Kruszwicy, więc czuję się w Warszawie dobrze. Jeżeli jestem, proszę państwa, zdenerwowany i proszę mi to zdenerwowanie wybaczyć, to dlatego, że kiedy przeczytałem po raz pierwszy książkę tego autora, było to 40 lat temu, studiowałem literaturę w Krakowie, czyli w innej stolicy Polski, ale do głowy mi nie przyszło, że kiedykolwiek będę członkiem jury, które przyzna temu autorowi nagrodę, warszawską nagrodę literacką Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii warszawski twórca. Proszę państwa, warszawski twórca, a właściwie warszawska twórczyni 2017. Pani Hanna Kral. Brawa, zapraszamy. Wiem, że tutaj pewnych rzeczy nie trzeba uzasadniać, ale aby właśnie stało się zadość naszym zasadom, bardzo prosimy. Proszę państwa, zacznę od stwierdzenia pewnej oczywistości. Tak, Hanna Kral jest jedną z najwybitniejszych pisarek polskich przełomu XX i XXI wieku. To jedna z niewielu prawd w naszym świecie z rzędu tych niepodważalnych, z którą zgodzimy się wszyscy. Ale w rzeczy samej to tylko połowa prawdy, bowiem Hanna Kral jest nie tylko jedną z najwybitniejszych pisarek, ale także pisarzy współczesnych. I tę drugą część tej konstatacji chciałbym zaakcentować z całą mocą. Państwo zapewne wiedzą, o co mi chodzi. Jako pisarka, jako pisarz zdobyła się na to, na co zdobywają się wyłącznie twórcy, dla których nie ma w literaturze kompromisu. Złamała genealogiczny schemat, gatunkową konwencję, przekroczyła granicę, której wydawałoby się przekroczyć się nie da, między literaturą piękną a literaturą faktu. Tym samym podniosła reportaż do rangi dzieła sztuki literackiej, zaś literaturę piękną rozszerzyła i wzbogaciła o nowe perspektywy oraz możliwości, zarówno poznawcze, jak i kreacyjne.
Czytamy ją od dawna, chciałoby się powiedzieć od zawsze. Najstarsi spośród nas od na wschód od Arbatu i zdążyć przed Panem Bogiem. Nieco młodsi od sublokatorki okien. Najmłodsi od różowych strusich piór i białej Marii. Każdy, kto przeczytał choćby jedną z jej książek, wie, że musi przeczytać wszystkie inne. I czyta jedną po drugiej. A gdy już przeczyta wszystkie, zaczyna od początku. Siła pisarstwa Hanny Kral tkwi w tym, że książki tej autorki to nie są książki do jednorazowej lektury, ale że fascynują i intrygują, a także niepokoją, nie pozwalają o sobie zapomnieć. Wreszcie, że w trakcie powtórnej lektury ukazują jeszcze jeden wymiar, którego wcześniej nie zauważyliśmy, nie dostrzegliśmy. Ale zawsze jest tam ten wymiar najważniejszy. To tajemniczy wymiar ludzkiego losu, którego nie da się ani zrozumieć, ani wyjaśnić. Ale trzeba się nad nim zastanawiać. W rzeczywistości, w efekcie, opowieści Hanny Kral żyją w każdym z nas, jej czytelników, swoim własnym życiem. Bohaterowie tych opowieści, gdyby posłużyć się cytatem z jednej z jej książek, zaiste mają prawo do naszych łez. Nikt tak jak ona nie opisał rzeczywistości czasów PRL-u i nas samych w tamtej rzeczywistości, z wszystkimi naszymi nadziejami i radościami z jednej strony, a z drugiej z wszelkimi przekleństwami, z duszącym poczuciem beznadziei tamtej epoki. Nikt też tak jak ona nie opowiedział czasu zagłady, oddając głos tym, którzy przeżyli, ocaleli. Słuchając tych, którzy ocaleli, równocześnie opowiada o tych, którzy nie ocaleli. Opowiada o świecie, którego już nie ma, mówiąc wprost o świecie zamordowanym, jaki nie istnieje, a jeśli istnieje, to tylko w pamięci. Pamięć to nie tylko przywilej, pamięć to także obowiązek, moralny, duchowy obowiązek, ciążący na nas wobec tych, którzy przeminęli wraz z całym swoim jestestwem. Hanna Kral od lat konsekwentnie opowiada nam i przypomina o świecie, w którym było miejsce dla naszych starszych braci w wierze, polskich Żydów. O świecie, w którym nasi starsi bracia w wierze byli w Polsce, w Polin, na swoim miejscu, u siebie, jednocześnie będąc obok nas i między nami. Atutem tego pisarstwa jest także osobowość, indywidualność autorki, tyleż zdecydowanie, co dyskretnie wpisana w materię poszczególnych utworów. Co znamienne, autorka rzadko kiedy wypowiada się w pierwszej osobie, rzadko kiedy zabiera głos we własnym imieniu. Hanna Kral jest bowiem tą pisarką, a raczej tym pisarzem, który nie tyle mówi, co słucha i słuchając pisze. W czasach, w których każdy za wszelką cenę chce wykrzyczeć własną prawdę, bowiem jego prawda jest najważniejsza, jeśli nie jedyna, ktoś, kto umie słuchać drugiego, a potem mówić w imieniu tego drugiego, innego, zasługuje na najwyższe zaufanie, a tym samym na każdą nagrodę. Twórczość literacka Hanny Kral to szkoła myślenia, ale także szkoła stylu, błyskotliwego i niepowtarzalnego stylu. Inaczej mówiąc, przyznając Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii Warszawski Twórca pani Hannie Kral, chcemy powiedzieć jej coś, co zapewne wie, mianowicie, że jest pisarką wybitną, a my jesteśmy dumni, że możemy żyć i pracować w tym samym, co ona mieście. Mamy także nadzieję, że pani Hanna Kral wie, że my to wiemy. Bardzo dziękujemy. To piękne słowa. Pani Hanno, czy zaszczyci nas pani? Już sekundkę, będzie troszeczkę łatwiej. O. Będzie tak w porządku, powinny być ok. O, widzi pani, teraz odmówił nam posłuszeństwa, ale już za momencik. O, pięknie, poradziliśmy sobie wspólnymi siłami. Sza, teraz ja mówię. Najładniej było u nas Wałowa 6, Róg Świętojerski, kamienica Frydmana. Gdzie mieszkasz? Na podwórku Frydmana. To wystarczyło. Każdy wiedział. Najładniejsze podwórko Warszawy. Trawniki pośrodku drzewa.
kwiaty aż do jesieni, stróżka od klozetów, dozorca od ogrodów, dozorca od bram. Jakie bramy mieliśmy? Od świętojerskiej trzy, czy od wałowej? Żelazne wszystkie, ciężkie. Przy zamykaniu dźwięk od nich szedł, taki silny, bam, co wieczór na całą ulicę, taki żelazny dźwięk, bam. Kobiety od frontu miały platynowe włosy, guwernantki do dzieci i strzyżone pudle. Ekstrymli, bogaci ludzie mieszkali od frontu. Kobiety w suterenach były biedne i przyjmowały bieliznę do prania. Kobiety z oficyn pomagały mężom w interesach. W sobotę, ładnie ubrane, kobiety z naszego domu szły do ogrodu Krasińskich. Ogród był naprzeciwko podwórka, od świętojerskiej. Po wodzie opływały łabędzie, nad wodą stały krzesła. Za krzesła płaciło się, ale łapki w alejkach były darmo. Kobiety od frontu i z oficyn wolały krzesła. W rękawiczkach jedwabnych albo z cieniutkiej skórki, w kapeluszach z woalkami siedziały pod drzewami nad wodą i czytały książki. Jakie to było przepiękne. Rękawiczki białe, łabędzie z białymi szyjami, kobiety ze spuszczonymi oczami nad powieścią albo nad poetry. Od czasu do czasu unosiły woalki, haftowane w małe, delikatne kropki na górze, na dole w duże, fantazyjne wzory, zarzucały je na kapelusze i przewracały stronę. Woalki powoli się zsuwały, kobiety przewracały następną stronę, znów unosiły woalki i zarzucały na kapelusze. Jakie to było przepiękne. W Oświęcimiu spotkałam panią Mirlasową, kierowniczkę szkoły z nalewek, ucieszyła się. Dorcia, to ty? I od razu zaczęła lekcję. Prawe dopływy Wisły, bardzo proszę. Biała Soła z Kawaraba, Dunajec po Pradę, mówiłam, jakbym stała przy tablicy w naszej klasie. Dobrze, Dorcia, pochwaliła mnie pani Mirlasowa, teraz język polski. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim. Jak dalej? Wiedziałam jak dalej, ale nie chciało mi się mówić. To było za smutne na Oświęcim, już wolałam dopływy Wisły. Bardzo dziękuję. Skończyłam, ja to się szybciej powiem. Zdecydowanie dobra decyzja. Wielkie brawa, pani Hanno. Bardzo dziękuję w imieniu tych pań z Ogrodu Krasińskich, w imieniu wszystkich moich warszawskich bohaterów, sporo ich jest w tej książce i mam poczucie, że ja tutaj jestem, stoję na tej scenie dzięki nim, dzięki temu, że powierzyli mi te swoje opowieści i dzięki nim i razem z nimi tutaj jest. Razem z nimi jestem tutaj. Bardzo dziękuję szanownym jurorom, że zechcieli nas nagrodzić. Dziękuję. Twórca warszawski, pani Hanna Kral, gratulujemy i jeszcze raz bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy. Proszę ostrożnie. Tak jest. Na pewno pan przewodniczący pomoże i zapraszamy w kulisy. I jeszcze raz wielkie brawa, szanowni państwo. Twórca warszawski, Hanna Kral. Proszę bardzo. To,
autentycznie i też bez słowa przesady powiem, że przebywanie z panią Hanną na jednej scenie to jedno z moich najważniejszych życiowych osiągnięć. Chętnie sobie wpiszę w CV, niech dumnie stoi. Natomiast skoro rzeczywiście mamy wszyscy świadomość, że Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy od samego początku, o tym też wspominała pani prezydent, miała ludzi, którzy po prostu dobrze jej życzyli, a takich pozytywnych emocji i doznań nigdy za wiele, dlatego teraz czas na życzenia dla konkursu. Ten konkurs mnie fascynuje, ponieważ to jest ostatni chyba, lub jeden z ostatnich hołdów złożonych żywemu słowu, który dla mnie zawsze w życiu był najważniejszy. Teatr, telewizja, to wszystko, to jest pośrednik jest pomiędzy literaturą a człowiekiem. A litera, czy kreska, czy kropka, która przedstawia literę, na przykład dla niewidomych, to jest czysta rozmowa intelektualna z żywym słowem. I oby to trwało jak najdłużej. Możemy życzyć nagrodzie i sobie, żeby już nigdy taka nagroda nie przeżyła przerwania. Żeby zawsze byli twórcy, którzy zasługują na nagradzanie. Zawsze byli czytelnicy, którzy sięgną po ich książki. Ja widzę troszkę taki autorów i nagrodę jako taki współpracujący mechanizm. Prestiż nagrody udziela się autorom, prestiż autorom, autorów buduje niewątpliwie prestiż nagrody. Także życzę, żeby to koło się kręciło, ten mechanizm działał ku korzyści, że tak powiem, wszystkich stron. Chciałbym życzyć wszystkim dotychczasowym laureatom, ale także wszystkim tym, którzy dopiero będą nagrodzeni. Wielu lat pracy twórczej, wielu znakomitych tekstów, zarówno literackich, jak i historycznych. Jurorom cierpliwości, a wszystkim, nie wiem, chyba, ponieważ jesteśmy jeszcze trochę w takim czasie wielkanocnym, może właśnie takiej przestrzeni dla ducha. Chciałbym, żeby w ciągu następnych 10 lat jury dostawało książki równie dobre, równie smakowite i żeby co roku jury było zaskoczone jakąś przynajmniej jedną książką niezwykłą. W tym roku do Nagrody Literackiej zgłoszono blisko 450 książek. To wielka praca, którą wspaniałe jury wykonuje. Życzę, żeby ten trud wiązał się także z przyjemnością czytelniczą i żeby wskazania nominowanych i nagrodzonych książek były współdzielone z wyborami czytelników. Był taki moment, kiedy zaczynaliśmy nagrodę. Myśmy wtedy występowali z takim hasłem „Czytał ciuchy wszystkich krajów, łączcie się”. Ja myślę, że to było dobre hasło i myślę, że ono jest wiecznie żywe. Życzę wszystkim czytelnikom tej nagrody, żeby w masie bardzo dobrej literatury wydawanej w Polsce mogli wybrać właśnie nagradzaną przez Miasto Stołeczne Warszawa. A władzom Warszawy życzę wytrwałości w przyznawaniu tej nagrody. Wdzięczna jestem warszawskim władzom, że się tego trzymają i mam nadzieję, że będą się tego trzymać, że będzie to trwało dalej. Tylko bierzcie młodszych. Bardzo dziękujemy. Pani Joanna Kulmowa jest wielowymiarowo niesamowita i też w jednym z materiałów powiedziała dzisiaj, też sobie dokładnie wynotowałem, że najtrudniejsze dla naszych nominowanych jest ten moment, kiedy faktycznie trzeba czekać i za moment wszystko stanie się jasne. I organizatorzy dzisiaj chcieliby wyróżnić wszystkich z Państwa, dlatego nawet wśród osób, które niestety nie otrzymały dzisiaj nagrody, truizmem byłoby twierdzenie, że sama nominacja do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy już jest dużym wyróżnieniem samym sobie, ale w tym, o czym mówię, też nie ma przesady, dlatego chciałbym zaprosić na scenę naszych nominowanych autorów i wydawców, dlatego serdecznie zapraszam panią Brygidę Helbig i wydawnictwo WAB i wielkie brawa, zapraszam na scenę. Wiem, że się państwo tego nie spodziewacie, ale chcemy wręczyć wam pamiątkowe dyplomy, abyście pamiętali o tym dniu. Zapraszam także panią Anetę Maka Oniszak,
wydawnictwa Czarne. Zapraszam Państwa, naprawdę, proszę bardzo. Spędźmy ten wieczór razem, niech będzie dla nas wszystkich wyjątkowy. Zapraszam także pana Adriana Śmikowskiego i bibliotekę Topocu, pana Dariusza Suskę i wydawnictwo Znak, także panią Jolantę Nowaczyk, Darię Solak, wydawnictwo Dwie Siostry, Łukasza Olszackiego. Wielkie brawa, podtrzymujmy je, to są nasi bohaterowie także. Łukasz Olszacki, Jola Richter, Magruszewska. Dyplomy na Państwa czekają. Zapraszamy coraz odważniej. Tak jest, pan przewodniczący jury pełni honory domu i pamiętajmy o tym, że zostańcie Państwo z nami. Broń Boże, Państwo nie uciekajcie. Za moment wyjaśni się dlaczego. Nie uciekajcie Państwo jeszcze. Szanowni Państwo, zapraszamy, nie uciekajcie ze sceny jeszcze. Naprawdę wszyscy Państwo jesteście potrzebni. Właśnie osoby, które uciekły, zapraszam ponownie. Tutaj jest dużo miejsca, naprawdę wszyscy się zmieścimy. Jeśli otrzymaliście już Państwo dyplom razem z kwiatem, to w takim razie stańcie Państwo tutaj nieco bliżej mnie. Ja naprawdę nie gryzę, ja tylko tak źle wyglądam. Ale w takim razie, skoro pan przewodniczący tak dobrze sobie radzi, zaproszę także naszych pozostałych nominowanych, także Łukasza Lubryczyńskiego i Karolinę Gańko, wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Również wielkie brawa, szanowni państwo. Oraz Tomasza Mościckiego, Fundacja Historia i Kultura. Mam nadzieję, że w tym małym korku dyplomowym o nich nie zapomniałem i za moment wszyscy nominowani pokażą się Państwu na scenie. O, tutaj pan przewodniczący nawet też zarządza całkiem dobrze logistyką dyplomów i mam nadzieję, że otrzymacie Państwo dyplomy z własnym nazwiskiem. Jak nie, to wszyscy znacie się Państwo w związku z tym, że się Państwo znacie, to się Państwo wymienicie. A ja teraz zapraszam Państwa na środek. Proszę bardzo, dlatego że za moment będzie czekało nas. Proszę bardzo, zostańcie Państwo na środku. Tacy skromni autorzy chowają się. Chcemy, żebyście Państwo mieli także rodzinne zdjęcie. Proszę bardzo, zapełnijmy całą scenę, pokażmy nasz kwiat dosłownie w przenośni polskiej literatury i poezji. Oto, szanowni Państwo, nasi nominowani. Już ostatnie dyplomy pan przewodniczący pełni honory domu, ale także zapraszam tutaj także członków jury. Szanowni Państwo, to dla nas będzie zaszczyt i także naszych dzisiejszych nagrodzonych. Miejmy takie naprawdę ładne zdjęcie rodzinne z tego wieczoru, biorąc pod uwagę, że mamy dziesięciolecie konkursu, no to najzwyczajniej w świecie wypadałoby. Więc wspólne zdjęcie zapraszam, szanowni Państwo, zapraszam i jury, i naszych dzisiejszych nagrodzonych. Jeszcze raz wielkie brawa poproszę. Proszę bardzo, szanowni Państwo nagrodzeni. Możecie wziąć ze sobą i kwiaty, i Wasze medale. Proszę, proszę. Teraz wiecie, kto został do końca wieczoru. Na szczęście dostaliście Państwo, proszę bardzo. Nagle w tłumie w samym środku miasta. Ty, po prostu ty. Proszę, proszę. Dzień, ja nie wiem, czy godzina jest taki aparat fotograficzny na świecie, który Państwa obejmie. Dzień, więc dlatego bardzo proszę, że Państwo troszeczkę bliżej. Szuka pamięć pomiątanych ścieżką. Wasze regi, o, dokładnie. Znajdzie nas. To są, szanowni Państwo, bohaterowie naszego wieczoru. Nie widziałeś tego jeszcze popatrz. Obietnicy, którą złożyłem na samym początku, że na tej scenie, podobnie jak w czasach 20-lecia pojawią się ludzie wybitni. Oto bohaterowie dzisiejszego wieczoru. Wielkie brawa, a ja Państwu dziękuję. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem smugę cienia. Popatrz. O, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie. Może nam zawróci w głowie też.
ale zdaję sobie sprawę z faktu, że moją domeną jest internet, wirtualna rzeczywistość. Dlatego teraz mówię do Państwa nieco wirtualnie, ale zapraszam do realnego miejsca, do foyer, gdzie czeka na Państwa poczęstunek, a ja bardzo dziękuję za wspólny wieczór. To był dla mnie zaszczyt.